Zanim zaczniemy ten materiał, to bardzo chciałbym wam o czymś powiedzieć. Poświęć proszę minutkę, bo to dwie ważne sprawy. Jestem na YouTubie dopiero od pół roku. Zawsze mówiłem, że ten kanał głównie będzie się opierał na motoryzacji. Tak też jest, ale nie tylko. Ostatni film nie został przez was przyjęty bardzo pozytywnie. Oczywiście ja wam nie mam tego za złe, wręcz przeciwnie. Pamiętajcie, że nowe rodzaje filmów na tym kanale to dla mnie nowa wiedza, czy się wam taki format podoba, czy nie. Bez wrzucania bym się tego po prostu nie dowiedział. Teraz już wiem, że takie treści dla dzieci wam nie odpowiadają, dlatego oczywiście więcej ich wrzucać nie będziemy. Dowiedzieliśmy się tego po prostu po publikacji tego filmu. Także wszystko jasne w tej kwestii, unsuba po pierwszym źle przyjętym filmie nie trzeba dawać. Oczywiście żartuję, a teraz już całkiem na poważnie. To druga kwestia dotyczy już typowo tego filmu, który teraz oglądacie. 6 godzin nagrań w pełnym słońcu, kamera w rękach wielu osób, ujęcia z podwody, ujęcia z kółek holowniczych. Wszystko nagrane świeżo kupionym GoPro 360. Po 2 godzinach na dno poszła nasza pierwsza kamera. Ujęć nie było na niej za dużo, powiedzieliśmy trudno, jedziemy dalej z tym materiałem, jednak na GoPro 360, które utonęło nam po 6 godzinach podczas już ostatnich ujęć, przepadła naprawdę masa kluczowych kadrów. Nie zdążyliśmy kupić pływaków do GoPro, bo decyzję o nagrywaniu skuterów wodnych podjęliśmy dosłownie wieczór wcześniej. Wybaczcie mi brak urozmaiconych ujęć. Przy montażu robiliśmy co mogliśmy, żeby ten film był dla was interesujący i wierzę, że tak będzie. Napiszcie mi w komentarzu, tu pod filmem, czy chcecie, abym jeszcze raz nagrał cały dzień na takich skuterach. Pojeździmy teraz jeszcze bardziej hardkorowo, tym razem oczywiście nie topiąc kamer i urozmaicając wam film o naprawdę fajne ujęcia, które już mieliśmy, ale zrobimy je dla was jeszcze raz. Jeśli będzie dużo łapek w górę i komentarzy, to zrobimy to jeszcze raz oczywiście. No i lecimy z tym materiałem. Piąteczka i miłego dzionka dla was. Moi kochani, witam was bardzo serdecznie w dzisiejszym materiale, a wy, jak pewnie już wiecie po tytule i po miniaturze, to jedziemy dzisiaj na skutery wodne. Jest godzina 11:10, mieliśmy wyjechać o godzinie 10:30, także od 40 minut jesteśmy w trasie. W każdym razie nie ma się co przejmować, mam nadzieję, że się nie spóźnimy. Jedziemy na Pogorie, nie na Słowację. Podobno tutaj jest właśnie najbliżej, jeżeli chodzi o dojazd z Krakowa. I nigdy jeszcze nie jeździłem na skuterach, właściwie to chyba nie pływałem. Nigdy jeszcze na skuterach wodnych. Zobaczymy, co z tego będzie. Tak naprawdę będziemy mieli tam jeden skuter od takiego kumpla Bartka Glina. Swoją drogą tego samego, od którego była G-klasa, ta 700 w Brabusie. Pamiętajcie, żeby zostawić łapę w górę na tym kanale. My jedziemy do RS3 na dole, zgarniamy Cabę i Jasia. No i lecimy, taki mocno wakacyjny klimat, więc kto z was dotrwał już do tego momentu, tę całą minutę filmu, to pisze w komentarzach słowo wakacje. Lecimy. Będzie kartą. Kartą taty. Prawie znowu spadła. Drugi raz jak to mówię, prawie znowu karta taty spadła. Dziękuję, nie trzeba. Ona pyta, czy się bardziej zbliżę. Fako. Jezu. Dojechaliśmy już na miejsce spotkania. Ale jest ładny w ogóle. Ładny fest, nie? Wjeżdżamy już tutaj na tereny około... O kurde, już widać jezioro, ale wielkie. Gdzieś tutaj zostawiamy Audi, bo podobno dalej nam nie wjedzie. Skuter mega fajny w ogóle. Podoba mi się strasznie, jeżeli chodzi o design tego skutera. Ja pamiętam za dzieciaka takie stare skutery plastikowe, strasznie to wyglądało, to tandetnie. Myślałem, że coś takiego przyjedzie, a ten wygląda jak super skuter wśród skuterów. O, tutaj to chyba też nie zjadę w ogóle, ale jaja. To jest Can-Am, czyli tak jak ja miałem Mavericka. Can-Ama. Ale nowe życie! Właśnie wam to wszystko ogrywam na Instagrama, więc teraz nazwa u góry. Mega wakacyjny klimat, zawsze na Instagramie wrzucam takie rzeczy troszeczkę wcześniej, także wpadajcie tam i zostawiajcie followka, a my jedziemy i stąd z góry widzę, jakie to jezioro jest ogromne. Już się jaram przejeżdżaniem z jednej strony na drugą, cały czas mówię przejeżdżaniem, a my tak naprawdę będziemy dzisiaj pływać. Zapraszam tutaj. O, tutaj Maverickiem jakbym wleciał, o panie! Ale teren na Maverola Niunia. Nie wiedziałem, że takie sztosy są. Chyba kupię jeszcze raz Mavericka. Tylko nie tego, co miałem, takiego jak wyglądającego trochę jak wózek dla ochrony, ale te lepiej. Tylko już tego XRS-a, czy jakoś tak się to nazywa? No już takiego sztosa totalnego. O, chłopie, w kubotach, elegancko. Jesteśmy, już chcę go ten zrzucać, już go zrzucać i już pływać. Jaram się na maksa. Wszystko przygotowane, mamy 32 stopnie. To już jest klasyk, że mamy 32 stopnie, a pogoda nie traktuje zbyt łagodnie. Chociaż dzisiaj jest pięknie i wieje od wody,
Plan jest taki, że wzięliśmy to wszystko i to wszystko walimy jako bazę na środek jeziora, na rowerku i to będzie tutaj cały czas pływać. Nie będziemy musieli wtedy zjeżdżać, spływać na brzeg, tylko będziemy mieli to cały czas na środku. Jak będziemy się chcieli zmienić albo podpiąć te kółka do ciągnięcia skuterów, to będziemy to robić na wodzie. Jedźmy. Ale skuter jest trzyosobowy. No to liczmy wszyscy. Tutaj muszą dwie osoby pedałować. No. Jasiu, zapraszam! Właśnie dzwoni nam budzik, zaraz będziemy na środku oceanu, a mamy publikację filmu, bo wszystko nagrywamy dla was w środę, czyli w dzień, w którym wyszedł poprzedni film. O, wyleciało. Wypadło nam, no. Tata kupi nowe. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Zapisz. Zapisywanie zmian. Elegancko właśnie wlazło. Można lecieć teraz, wlazł film do was. Jak już skończycie oglądać ten, to możecie jeszcze wrócić do poprzedniego. Wykonuję skok. Gazu nie dodawaj jak stoję. Domyślnie teraz mieliście mieć ujęcie z tej kamery, no ale ją też utopiliśmy. Nie ma lipy, to jest szybkie! Tam policja dalej jest. To nie wraca. Słuchajcie moi kochani, króciutka przerwa na reklamę. I tak dla was obowiązkowe jest ubezpieczenie OC. Obowiązkowe jest ubezpieczenie OC dla samochodów w Polsce. Jeżeli już musisz kupić ubezpieczenie OC, to kup je najtaniej. Wejdź w link w opisie i skorzystaj z Mubi. Nie dość, że masz najtańsze ubezpieczenie OC, wybierasz to z samej góry, na dole najdroższe, u góry najtańsze, to jeszcze do tego wszystkiego wraca do ciebie na konto 150 zł cashbacku. Dokładnie, nie dość, że masz coś obowiązkowego, to jeszcze do tego wszystkiego masz to najtaniej, a później i tak wraca do ciebie 150 zł. My wracamy do materiału. A jeżeli ty będziesz potrzebował wykupić swoje ubezpieczenie OC, to skorzystaj z linku w opisie. Pioma. Płynęliśmy w jego falę. Zaczęło rzucać. Ja myślałem, że jestem daleko od was i że was nie uchlapię. To ma takie przyspieszenie, że to jest głowa mała. 80 na godzinę na wodzie i naprawdę wrażenie, jakbym jechał co najmniej z 200 samochodem na asfalcie, nie? Zawracając się nie wywróci. Zasłoniłem ręcznikiem. Teraz mi zimno. Siada ktoś? Ej, ruski, bo tam koło nam odpłynęło. Ty. Jezus Maria, jaka to jest frajda. O, nie chcę uderzyć. Aż nam się GoPro wykrzywiło, ale tutaj się nie wywróci skuter, tylko ty wypadniesz ze skutera, jak chcesz. Macie tam człowieka za burtą. To co, holujemy? Weź daj ga. Dobrze, wystarczyło minimum gazu dodać, mamy mokrego tylko. Jest człowiek za burty. Jak jest? Dobrze, fest! Nie wiedziałem, że skutery wodne to jest taka zabawa. Teraz tata kupuje skuter wodny. O, dzień dobry. Dzień dobry. Z Syberii wpłynąłeś. Uuuu!
go ciągnąłem na sankach Focusem zakopanym 110. Jak było ruski? Jo, to było tak, że... Okej, prawie że wyleciałem. Bananowy życie w bananowym motorku wodnym. Żółty kolor. Ogólnie to właśnie jesteśmy na środku jeziora i nie możemy odpalić skutera, bo wciągnęło nam chyba linę do napędu, która ciągnęła nam to. A do tego wszystkiego Tircio miał na głowie GoPro, jak pływał na tym, i fala mu je ściągnęła, a nie uzbroiliśmy się, bo skutery to był spontan, taką bojkę do wyciągania GoPro i niestety popłynęła na dno, więc straciliśmy część ujęć, a teraz walczymy z tym, żeby nie musieć płynąć w pław do rowerka wodnego, na którym czeka na nas właściciel skutera. Siadę do tutaj wessał przez tą linę. Tu kółka, do jeszcze liny się później plączą, więc właśnie je może wciągnąć. Jeszcze GoPro nam wpadło z głowy i na dno. Ale to na postoju, co wciągnąłeś gaz? Się porobiło, no. SOS! Come here, my friend. Greka. Zblokowała nam linę, wciągnęła od dołu. A jest tu się do tego, bo ja na końca, no tak. Powodzenia. To jest tamta nasza wyspa. Dobrze, że nie musimy holować jeszcze i no. 3 godziny płynęli. Ogólnie mega sztos się tu dzieje, w sensie wszyscy tutaj na skuterach, rowerkach przyjeżdżają, widzicie, kładami kolejne skutery. Wszyscy, no nie wiem, kozak klimat na maksa, naprawdę. Wkręciła nam się lina, na szczęście nie w turbinę, bo to byłaby śmierć. W każdym razie wkręciła się w wałek. Prawdopodobnie wystarczy będzie rozciąć tą linę. Bądźmy dobrej myśli, że wystarczy rozciąć linę i skuter z powrotem odpali, bo kręci się wałek, on jest w miarę w takiej dziurze pod spodem i wciągnęło po prostu linę i okręciło dookoła tego wałka i ją zablokowało. W każdym razie, no, mamy od godzinki awarię. Udało się odpalić skuterek, wodujemy go z powrotem. Trzeba było wyciąć całą linę z wału, się wkręciło w wał. Przyjechali chłopacy, przyjechali quadem. Czym żeście przyjechali? Yamaha Grizzly. Yamaha Grizzly, więc nie dość, że mamy skuter wodny, to jeszcze zaraz się pakujemy na quada i jedziemy na wydmy, o których mówiłem, jak tutaj przyjeżdżaliśmy, że kozacko byłoby po nich pośmigać. Ciśniemy na quada i mamy już nowe mocowanie na głowę, bo niestety poprzednie nam spadło. Nie dość, że nam spadło, to jeszcze do tego wszystkiego spadło pod wodę. No bo GoPro nam zleciało podczas pływania na tych pontonach Jasiowi z głowy i nie zdążyliśmy się po nie wrócić, a ono było już na dnie. Kij z GoPro, szczerze mówiąc, ale straciliśmy cały materiał, który był na nim nagrany. W hamulce, no, to musi być w szóstym. Totalny kozak, mam teraz na tył napędzie, więc przód nie chlapie mi w ryj, lecę po wodzie. Się chciał przejechać, a ogląda. Pozdrawiasz kogoś? Pozdrawiam mamę. Na pontonie ciągnąć mnie i cabę.
Kto pierwszy leci, zadecyduje o tym kamień papier nożyce standardowo. 3, 4. Zapraszam. Tak cię wyrzuciło? Tak cię podrzuciło? Podrzuciło mnie raz, drugi, trzeci i wywrotka. Dobra! Co? Dobra! O tu się wydaje być płytko. O kurwa. Tu mi spadło, gdzie jestem. Urwało sznurek. Chyba znowu się zaplątali. I poszło na dno. Dwa GoPro poszło. Ale... GoPro miało tydzień. Co? To są nasze ostatnie ujęcia chyba w ogóle. Ja też je puściłem. To... Na maksymalnej prędkości to mi woda wyrwała. To GoPro! No ale nic nie zrobisz, jest 20 metrów pod wodą. 2500 zł. Najważniejsze to te ujęcia. Mamy bardzo złą wiadomość. 360 jest 20 metrów pod wodą. Co? Jakim cudem? Ta za 2500. Zerwała się z linki. Druga. Trzymaliśmy ją, ale jeszcze na lince. To kij z tymi 2,5 koła. Wyleciało. Wypadło nam, no. Tata kupi nowe. Ale nie będzie materiału z całego dnia. No tak, kończymy ten materiał bez zbędnego gadania. Po całym 6 godzinach nagrywania GoPro 360 urwał się sznurek i spadło nam pod wodę. Drugie GoPro też nam spadło pod wodę. Także materiał z 6 godzin poszedł gdzieś. Ale wy macie film, więc się nie smućcie. Ja jestem smutny. No i napiszcie w komentarzu RIP GoPro 360. Na razie.